Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiejsza recenzja na pewno zainteresuje wszystkich fanów dobrej jakości muzyki. Zobaczycie dzisiaj prawdziwą klasykę. Słuchawki firmy COS, model Porta Pro Classic, który w sprzedaży jest już tak naprawdę od wielu, wielu lat, ale ciągle potrafi zaskakiwać. Mnie te słuchawki w testach zaskoczyły niezwykle pozytywnie i wystawiłem im najwyższą ocenę. Dlaczego? Dowiecie się oglądając tą recenzję. Tak więc zapraszam. Ok, moi drodzy, to są właśnie te słuchaweczki. Jak widzicie, są naprawdę niewielkie, ważą jedynie niecałe 80 gram, tak więc można powiedzieć, że praktycznie nic nie ważą, w ogóle nie czuć ich na sobie, zapewniają przez to bardzo duży komfort użytkowania. Są to typowe słuchawki nauszne, słuchawki stereo. Zapłacić za nie trzeba od około 100-120 zł do 200 zł w zależności na jaką ofertę uda Wam się trafić. Natomiast cena w stosunku do możliwości jest naprawdę niewygórowana i w tym momencie już mogę te słuchawki polecić wszystkim fanom dobrego dźwięku. Prawdę mówiąc, było mi ciężko uwierzyć, że słuchawki tak małe, tak niepozorne, z tak małymi przetwornikami potrafią oddawać dźwięk w sposób tak wierny i tak wybitny. Tym bardziej, że nie jest to model, który kosztuje 800 czy 1000 zł, a dużo, dużo mniej. Jeśli chodzi o zakres przenoszenia, to jest to tutaj od 15 Hz do 25 kHz, tak więc pasmo przenoszenia wydaje się być już bardzo dobre. Oporność wynosi 60 Ohm, a czułość 101 dB. Słuchawki oczywiście mają kilka wad, nawet bym powiedział, że dość dużych, ale o nich opowiem Wam za chwilkę. Ale póki co zobaczcie jeszcze, jak to wygląda w praktyce. Słuchawki mają system regulacji, gdzie po prostu palcami regulujemy rozstaw i w ten sposób je sobie zakładamy. Więc widzicie, że słuchaweczki są naprawdę malutkie. Wygoda jest bardzo, bardzo duża, ponieważ mamy tutaj fajne gąbki. Natomiast minusem jest to, że jeśli ktoś ma dłuższe włosy, to w ten pałąk mogą się one wczepiać i po prostu ten pałąk nam szarpie włosy czasami. A więc to jest jeden z takich mankamentów. A teraz przyjrzyjmy się im jeszcze bliżej. Tak więc rozpoczynamy recenzję. Na początek może trochę pomarudzę, co mi się w tych słuchawkach nie podoba. To co mówiłem przed chwilą. Widzicie, ten system regulacji, są to tak naprawdę dwa elementy aluminiowe, które nachodzą na siebie i widzicie, że powstaje między tym taka niewielka szczelina, w którą potrafią się wkręcać włosy i po prostu sobie je tym możemy przytrzaskiwać. Jest to chyba jedyny element tych słuchawek, który może powodować dyskomfort. To jeszcze mogłoby być lepsze. No jak widzicie, kabelek wychodzi z obu słuchawek, ale jest to wymuszone tym, że wychodzą one bezpośrednio z przetworników. Nie mamy tutaj żadnego pałąka praktycznie, jest tylko kawałek aluminium, nic więcej. No i ten kabelek jest dość lichy, taki dość cienki. Ma on 1,20 m. Tak więc do użytku mobilnego jak najbardziej ok, pozostany wtyk przy okazji, łamany. Natomiast jeśli chodzi o komputer, o jakiś sprzęt hi-fi domowy, to ten kabel jest po prostu za krótki. Ale są to raczej słuchawki stworzone typowo do użytku mobilnego, przez to też mają funkcję składania się. Zobaczcie. Robią się wtedy naprawdę malutkie, a więc mają taką funkcję, warto to wiedzieć. No i po kolei jak sobie spojrzymy, to jakość tego całego metalu jest w porządku. Pałąk jest mimo wszystko wytrzymały. Te elementy plastikowe do regulacji też są ok. Jak je sobie rozregulujemy, to są naprawdę ogromne, więc na każdego się wpasują. Później mamy elementy z plastiku, który wydaje się być w miarę mocny, chociaż jakbyśmy się postarali, możemy to złamać, ponieważ zobaczcie, w środku to mamy tutaj puste, więc ten plastik, gdyby był w pełni taki wylany tutaj bez tych przerw, to byłby dużo grubszy, dużo wytrzymalszy. Natomiast w tym układzie jest jakieś ryzyko, że to można złamać. Też mamy ten element przegubu, gdzie to nam się składa, który też pewnie można by wyrwać, złamać, ale oczywiście jeśli obchodzimy się z tymi słuchawkami tak jak trzeba, to nie powinno się nic stać. Co mamy dalej? Jakieś ozdobniki, elementy plastikowe, oznaczenie słuchawki prawa, lewa, no i bardzo ładne, przy okazji proste wykończenie, też kawałek szczotkowanego aluminium tutaj i logo
Cosporta Pro, które wygląda po prostu ładnie, prosto, ale ładnie. I przetworniki, jak widzicie, ukryte są w takiej prostej plastikowej niebieskiej obudowie. To wszystko też jest dość ruchome. Następnie mamy gąbki wypełniające. Tu mamy po prostu gąbeczkę, która jest, no, nie jest za gruba, ale jest za to bardzo miękka. I mamy jeszcze takie sztywniejsze gąbki tutaj, które sprawiają, że te słuchawki dopasowują się do głowy jakby w trzech miejscach. Na uszach, tutaj, na tych gąbkach i na samym pałąku. Więc do głowy przylegają bardzo dobrze i trzymają się na głowie świetnie. Przy okazji nie cisną, no i nic nie ważą, bo nieco 80 gram, więc nawet ich nie czujemy. Tutaj mamy jeszcze jakieś magiczne suwaczki. I do czego one służą? Otóż zobaczcie, jeśli mamy je w ten sposób, czyli na firm dopasowane, to są one delikatnie skierowane do wnętrza. Jeśli przestawimy sobie na light, to o kawałeczek nam się odginają, czyli powoduje to tyle, że jakby zmieniamy wartość tego ustawienia na bardziej luźne słuchawki niż takie dopasowane. Ale jak sobie nawet to zrobimy, to wystarczy je dotknąć i wracają do tej pozycji firm, dlatego to tutaj się też nie do końca udało. A więc pod względem wykonania fajnie, bo lekkie, fajnie, bo mają aluminiowe elementy, fajnie, bo mają miękkie gąbki, nie fajnie, że potrafią przytrzasnąć nasze włosy, że jest tutaj kilka elementów, które wydają się być podatne na uszkodzenia mechaniczne. Za chwilę przejdziemy jeszcze do sekcji dźwiękowej, tam będzie po prostu rewelacja. Te słuchawki, jak na takie maleństwa, grają po prostu niesamowicie. Nadają się praktycznie do każdego rodzaju muzyki, a nawet do grania, ponieważ odtwarzają, przenoszą tą całą scenę dźwiękową bardzo, bardzo realistycznie. Grają naprawdę głośno, jak na takie maleństwa. Mają dobry bas, chociaż taki, który nie wychodzi przed szereg, nie próbuje dominować. Zaznacza się, ale jest taki, jak powinien być, czyli umiarkowany. Tak więc nic w tych słuchawkach nie jest podbarwiane, dźwięk jest naprawdę bardzo czysty i realistyczny. Tak więc zapraszam Was teraz na sekcję dźwiękową. Dobrze, moi drodzy, zbliżamy się do podsumowania. No cóż, o słuchawkach Cosporta Pro Classic powiedziałem Wam wszystko, co wiem. Jak dla mnie te słuchawki są prawdziwym hitem i polecę je każdemu, kto chce mieć dobrą jakość muzyki, dobrą wygodę użytkowania w niewygórowanej cenie. Powiem jak na razie, jeśli chodzi o taki stosunek jakości dźwięku do ceny, są to najlepsze słuchawki, jakie miałem okazję testować. Tak więc polecić je mogę każdemu. Jeszcze jedna rzecz, o której musicie wiedzieć. Dystrybutorem produktów firmy COS w Polsce jest Hama Polska, czyli firma dobrze Wam znana z mojego kanału. Wszystkie słuchawki firmy COS właśnie poprzez firmę Hama Polska objęte są dożywotnią gwarancją. Czyli jeśli kupiliście te słuchawki w punkcie partnerskim Hamy, wtedy za darmo będą naprawione bądź wymienione, jeśli coś Wam się z nimi stanie. Jeśli kupiliście to z innego źródła, też jest możliwa naprawa, tylko za jakąś tam opłatą. W każdym razie bardzo fajny gest ze strony producenta i firmy COS i firmy Hama Polska, która też dba o swoich klientów. Tak więc jakby nie było, ta dożywotnia gwarancja jest kolejnym ostatecznym już plusem, zaletą tych słuchawek i nazbierało się tego naprawdę wiele. Według mnie są to naprawdę słuchawki bliskie ideału. Jeszcze raz na koniec gorąco polecam i zapraszam Was na podsumowanie i ocenę końcową. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!